Wolność. Julia Polakowska, Wolność. W ostatnio wygłoszonym exposé przez pana premiera Mateusza Morawieckiego jasno wskazał on kierunek, w jakim obecnie Polska będzie zmierzać za czasów jego rządów. To znaczy będziemy mieli do czynienia z coraz większą ingerencją państwa w gospodarkę. Innymi słowy, po prostu idziemy cały czas w stronę socjalizmu. Pan osobiście żył w czasach PRL-u, osobiście doświadczył pan tego, że taka forma nie sprzyja obywatelom, że obywatele, poziom ich życia się drastycznie obniża. Niech innym przykładem będzie też Wenezuela. Kraj bogaty, który powinien być bogaty ze względu na złoża ropy naftowej. A tymczasem ludzie tam głodują, ich sytuacja jest tragiczna. No dlaczego? Właśnie dlatego, że idą oni w stronę tego socjalizmu. Czy wobec tego wszystkiego dalej wierzy pan w głoszone przez pana syna poglądy? I dalej wierzy pan, że ten socjalizm ma prawo działać? A jeżeli tak, no to prosiłabym o wyjaśnienie dlaczego. Znaczy, co więcej, ja uważam, przepraszam, że pani tak zaprzeczę troszeczkę, uważam, że te poglądy mojego syna, premiera teraz Morawieckiego, Mateusza, że one zmieniały się właśnie w tym kierunku bardziej właśnie takim wspólnotowym, właśnie bardziej takim solidarnościowym. My nie idziemy, proszę panią, w kierunku socjalizmu. My idziemy w kierunku solidaryzmu. To jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inna propozycja. My idziemy w kierunku jednakże takim, gdzie chcemy stanowić o sobie sami, o sobie być pewną jednością. Najważniejszym punktem wystąpienia exposé Mateusza, moim zdaniem najważniejszym tematem, o tak bym powiedział generalnie, było to, że mówił o tym łączeniu Polaków. Mówił o pewnym zbliżeniu nas. Że mówił, że spór tak, wojna nie, tak? I to wyraźnie mówił, bo to jest wielki problem Polski. A to, że pani mówi ingerencja państwa, no to nie jest tak. Państwa europejskie, wielkie państwa europejskie nas trochę robią na szaro, bo właśnie sami tą ingerencję prowadzą i w ten sposób zwiększają rolę swojego biznesu, potęgę swoją gospodarczą, a nam nie pozwalają. I robią te prawo tak, że nawet to oni to prawo robią, a potem sami go nie przestrzegają. Robią takie umyki, takie myki. Także to jest, Mateusz to podkreślał wielokrotnie, że ten okres taki, gdzie kapitał nas będzie rozjeżdżał, no powinien zostać zamknięty. Bo ten kapitał przez ostatnie 25... Przepraszam, pani chciała coś powiedzieć. Tak, bo no dobrze, no to w takim razie jak pan inaczej jakby nazwie fakt programu, sztandarowego programu według pana premiera Mieszkanie Plus, czy też jakby wprost stwierdzenia, że rząd będzie ingerował jakby w polską gospodarkę, że wreszcie, bo to jest nam bardzo potrzebne. No pan Mateusz sam jako też osoba przedsiębiorcza, też były premier... prezes banku, tak. Sam powinien wiedzieć, jak szkodliwa jest taka interwencja, ingerencja w sprawy biznesowe. Nie, pani się tutaj głęboko myli. Znaczy, właściwa ingerencja jest nieszkodliwa, tylko pomocna. Mateusz gdzieś parę miesięcy proszę temu... Proszę mi wytłumaczyć, w jaki sposób osoba narzucająca mi swoje zdanie ma mi pomóc. Znaczy, jest taka, jakby głębiej pani trudno wytłumaczyć, bo to jest taki spór ideowy, głęboki spór. Ale Mateusz parę miesięcy, może pół roku temu na jednym z G20, takiej grupy państw bardzo bogatych i wpływowych, powiedział, że to nie jest tak, że ma rządzić, że wystarczy niewidzialna ręka rynku. Że on powiedział, że ta ręka musi być uzupełniona widzialną, uczciwą ręką państwa. Bo państwo to jest wielka rzecz. Naród oczywiście większa, ale państwo to jest wielka wartość. I to, jak się tego nie rozumie, to się nie rozumie współczesnej gospodarki. To jest złudzenie myśleć, że wszystko się samo ureguluje i że państwo nocny stróż będzie najlepiej służyć obywatelom. Tak nie będzie. To jest pewna skrajność. To jest taka sama skrajność właśnie jak był komunizm, jak był realny socjalizm. Także, no dobrze, ale no to w takim razie no to realna gospodarka, ta obecna gospodarka prowadzi do tego, że nasze państwo jest coraz bardziej zadłużone. No i tu my wszyscy tu siedzący będziemy musieli w końcu ten dług sobie zacząć spłacać, tak? No. Czy to jest w takim razie dobre rozwiązanie, że obecne rozwiązania jakby wgodzą gdzieś tam w naszą przyszłość? To też wymagałoby większej polemiki, ale no na szczęście ten rok w gospodarce, tego co rozmawiałem z synem, to będzie pierwszy rok, gdzie ten dług nie wzrośnie. Naprawdę, że ten dług nie wzrośnie. To będzie pierwszy rok. Także dzięki różnym... Proszę?
Chodzi o to, żeby ten dług nam malał, tak? Nie chodzi o to, żeby on nie wzrastał. Ja to rozumiem, ale jednakże na dłuższą metę... Zna pani taki dowcip, jak to... przepraszam. Proszę o dowcip, oczywiście, to poza czasem. Dowcip, tak. Jak to przychodzi Icek i mówi, no słuchaj, słuchaj, Rywka, no tak, no bieda taka, no nie mam, jestem winien 100 zł Maśkowi, tak? No ale jak my mamy to oddać? Tu dziecko chore, ta koza ledwo daje nam to mleko, no bieda jak piszczy, z czego mamy to oddać? No a ona mówi, no co ty się tak martwisz? No martwię się, no bo to, a wtedy ona mówi, tak, ja to załatwię. Otwiera okno i mówi, Moniek, no tam, Moniek, mój Icek tobie winien jest 100 zł. No właśnie, no pomyślcie, jak to możecie oddać tego. A ona mówi tak, i on się bardzo martwi. No właśnie, ja też się martwię. A ona właśnie mówi, a on mówi, no to teraz jest to twój problem. Że to jest twój problem. Bo to nie jest tak, że można państwa rozjeżdżać długiem. To nie da się tak tych państw, to nie bójmy się tak tego, że bo te długi są spożytkowane właściwie. Jeżeli są na rozwój spożytkowane, na naszą siłę, no to sobie poradzimy z tym. Pani, nie bójmy się. Znaczy, ta przyszłość tego świata jest bardzo, bardzo jakby taka różna od tego, co było.